Mister Adamo 15. Rekordowy głos w internecie. I tak, Adaś, nie dałem ci dać początku, tylko ja musiałem go rozpocząć. Witajcie. Siemaneczko, z tej strony Mister Adamo 15. Miki mnie ogromnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że mi zrobi jakiegoś takiego wstępu, bo wstępy robi w let's playach. Ale pogratulować mu można. I jak już widzicie, wraz z Kaskim w tle. Cześć, cześć. Nie możemy o Kaskaderze zapominać, bo to, że jest w tle, to zawsze będzie nam umilał ten czas nagrania. Żniwka rekordowe, jak to Miki powiedział, już sobie zajął tutaj niebieskiego Bisona. Ładny. Ja mam czerwonego. Mnie się bardzo podoba, teraz takie w modzie są. Tak, ja będę też teraz bluzy, jak fruwał Warframem, też z moim Deutschem kochanym. Szkoda, że nie mam manualnego zaczepiania. Jakoś trzeba Mów, żyć. Mam jechać. A powiem ci, że wybieraj sobie, jakie pole chcesz. Takie najlepiej na największe, żebyśmy mogli we dwóch. Ja nie wiem, czy ja chcę z tobą przejść. No to nie. Myślę, że pojedziemy sobie tutaj na to, a potem będzie łatwo, będzie dobre. Jadź za mną, miasteczko. Jadę, bo mi boję się, dobra, może tak na razie. Patrz, tu mogę, ile to funkcji ma. Co ja zrobię? By można było całą tą epopeję napisać, bo funkcja tu. Łotwórz klapę, tak, klapę potwieram. Czekaj, bo mi się wszystko porozwalało. Czekaj, bo miotam, no, jak, ej, ale fizyka jazdy tym rekordem to jest do, nie powiem czego, nawet, bo musiałbym przeklinać. Dupy. Ja to nie narzekam, tam nawet się dobrze, na pewno lepiej niż tym twoim DeLoreanem z dziwnych modów. Adam na pokos, czy nie? No, jak jakieś ładne pole, to tak. To nie. No to tak. Weź, to tak, bo jest długie, fajne, więc może możesz. Trzeba pewnie podejść, czy nie? U mnie? Ty żeś tam już coś kliknął, bo się rozłożyło przed chwilą. Już ja mam złożoną. U mnie masz A, no, teraz tak rozłożyć. Ale teraz zapuścił. Tak, bo dostał w palni. Dodaj gazy, stary. Teraz wbijamy 4 na godzinę, 5. Tak, rekord. Widzę, że odzorowanie na... Co jest? Uuu, kolego. Czekaj. 2 na 10 dałbym. A. Dobra, to ja będę mieć spoko. Dobrze jest? Yep. Ja sobie dla pewności uciszę farminga, żeby nie ogłuchnąć. Trudno, wolę się być dźwięku trzymać u siebie. Ale nie chcę po tym odcinku ogłuchnąć, bo naprawdę... Wszystko easy peasy. Idzie. No. U mnie dźwięk i tak jest, jaki jest. Ważne, żeby Mikiego było słychać. My sobie ciśniemy powoluteńku. Będziemy sobie właśnie tak żniłować we dwoje. A gdy po prostu... Gdy komuś... Beka, bo w kabinie jest głośniej, to może lepiej nie. Co? W kabinie mam ogólnie głośniej, jak jestem, więc pompa trochę. Ja bym nie ten pokos słomy taki śmieszny, jest taki dziurawy trochę. Tak spójrz. Ale zobacz sobie, co my mamy w ogóle z plonami tegorocznymi. Jak te pola nie, nasze wyglądają. Sypie. Ja mam pół tony dopiero. Ja mam 800. A zobacz, jak ładnie prosto pojechałem. No nice. Daję łapkę w górę ogólnie. Daję. Liczę, że wy też dacie. Tutaj troszeczkę by zębiło się, ale tam jedno ździebełko mi umykło. Ździebełko. Dawno ogólnie nie było tego odcinka z małej wsi. Bo mała wieś się przerodziła w wielką wieś. Tak. Ale jedyny chyba plus tego interesu, że w każdym odcinku z tej małej wsi jest zawsze jakiś gość. Poprzedni był goły, teraz jest Kaski. Grimmoś Kokerlingus. Dzisiaj mu wysłałem jakieś nagrania z nim. Powiem wam, ludzie, że to już są takie nagrania, że świat ich nie może zobaczyć. Przedni. Adam, jak ty krzywo pojechałeś, no żal mi się człowiek, ja tak pod linijkę pojechałem, mówię, Adam też pojedzie, a ty pojechałeś, jak kurde, nie będę mówił to. Pod linijkę? Serio? No zobacz, no zobacz, jak pojechałem, no Adam. Udało no ci, no ale ty jedziesz udało pierwszy. Udało mi się, chłopie, to jest po prostu doświadczenie, perfekcja, lata na kombajnie wyjeżdżone, a ty mu przydało się, no. On i lata na kombajnie. Myślę chyba sobie, ty spójrz na swojego dzymzaka z tyłu, kurde. Dobra, puścił na prosto, nic nie rusza, to się nie ma co dziwić, ja tu muszę. Ty też mógłbyś. Zbieram. Bo mój bizon nie rozgrąbany i on ładnie chodzi o nim. Tak, bo niebieski jest ładniejszy, każdy dobrze widzi. Mój taki trochę
już używany, więc... No. No, zobacz, jak już krzywy pokaz zrobiłeś, no. Bo się napatrzył mu na twojego i tak wyskoczyłeś tego. No nie, po prostu już mi się odechciał. Tak, kurwa, żeby na tobie się odechciał. Jać. Jać, Jaćka! Pomóż ci? Nie trzeba. No to ci pomogę. Dobra, to się pomogę. No, najlepszy tekst. Sorry, lagam. Serio? Nie. To jać. Chciałem za postęp. My się zmęczyłem. Ja cię pozdrawiam. A gdy nie ciemno zrobi, to myszka będzie A jaką muzykę gustujesz? Disco Polo. Pszczółka Maja. Ogólnie, żeby tak trochę... Jo? Takie coś, Adam? Tak, żeby oddychnąć trochę od tego dźwięku bizona. Oddychnąć, o Jezu. Postanowiłem sobie... Adam, a czy pani wiedziała na lekcjach polskiego, że tworzysz takie nowe słowa? Słowa? Kurna, ty kto... Ja pierdzie, serio. Pozdrawiam Mikiego. O co ci chodzi? Który odpiął mi przyczepę. A to się sprawdza, czy przyczepa podpięta, czy klocki są, czy wszystkie hamulce, węże podpięte. Znając Mikiego, to pewnie mi wszystko po... BHP, zobacz jak... Nauczyć go pachto jumy i już wszystko, wszystko. Jumo pachty. I już po robocie. Dawaj, bo ja mam tutaj 80-95%. To jadę. Ja. Kierunkowskaz na pełny. To nie wjedziesz tu. A tu wjaś tu między tym drzewem. O tutaj nie, dali. Tutaj wjadziesz. Ten gdzie mnie prowadzi, też się boję. No, widzisz, wjechałeś. Aha, pozdro. No tutaj troszeczkę ten dach. Ja za jak sypię ten. Tutaj drabinka trochę przeszkadza. Co jest? Drabinka w ogóle tak do dupy wystaje. Czekaj, może ja muszę coś kupić. K. Otworzyłem klapę silnika. No i? Tam klapa do tyłu. Czekaj chwilę. Cofaj. Do przodu. To już wiemy, że te przyczepy są boskie. Jeszcze. Dobra. Nice. Sypnął. No ja w tym czasie oblukam wszystkie snapchaty i tak dalej. No ja w tym czasie normalnie napiję się. Wszystkie tu. Co? Ogólnie Miki, tak żeśmy na ostatnich naszych odcinkach bardzo, bardzo wspominali... O czym? Stare dobre dzieje, jak to się mówi, co nie? Tak, na ostatnim szczególnie. W ogóle taką pompę mam, pozdrawiam pana widza, który po odcinku, w którym właśnie mówiłem, że jakieś tam jabłka pamiętają dzieciństwa, nie? Ja. To chyba 3 live'y pod rząd, on mi cały czas spamił na privie, jakie były te jabłka, nie? Aha. I ja tak kurczę, miałem odcinek, ale wspomniałem po prostu, tak, więc to naprawdę ludzie oglądają te odcinki, ale... Nie, i przyznam naprawdę, i mi się ogólnie ten temat spodobał, o wspomnienia z dawnych lat. Więc żeby tradycji stało się zadość... To dzisiaj pogadamy o nowoczesności. Nie, no, o nowoczesności nie ma co gadać, bo no, nic się nowoczesnego nie dzieje. Śmiejesz. Ale, no, jak już jesteśmy tak o tych bizonach, rekordach, to jakieś twoje wspomnienia z dzieciństwa na temat rekordów. Jeździłeś takimi, miałeś do czynienia z nimi. Rekordem? Tak. Rekordy w ogóle nie w okolicy, kilka jest. Przybliż się do mikrofonu. W okolicy mówię, jest kilka rekordów. Głównie króluje kolor, bardziej bym powiedział, chyba czerwony. Przecież nie, pół na pół powiedzmy, z tego co wiem. Ale nie jest jakoś dużo nich naprawdę. Nawet w okolicy nam się trafił jeden BS jest. Wiecie, takie te fajne BS, Adam zresztą wie. Ja. Bo widział. Ale takie bydle, naprawdę, te BS-y to takie klosy wielkie, fajne. Ale ogólnie mi się zawsze rekord kojarzył, jak wyjeżdżał sąsiad na pole. Sąsiad na polu kosili. To zawsze taki czerwony rekord wziął, ładny, ale taka chmura była, nie? On zapierdzielał tym rekordem szybciej niż te lekcjony jadą, nie? A z tyłu taką chmurę puszczą, zawsze normalnie się rekordy kojarzą od tamtej pory, że taka chmura z tyłu, nie? Centralnie on zapierdzielał tak, że jak dojechał do końca pola na jednej stronie, to jak zawrócił i wracał, to jeszcze dym nie zdążył odlecieć z jednej strony, nie? Więc grubo. Ja tak myślę, nie wiem czemu rekordy właśnie z tym kojarzą, jeżeli chodzi o dzieciństwo, no.
No, ale głównie no to królował, no wiadomo, no nie ma co tutaj nawet bez dyskusji, no że do 56 normalny, tak, zwykły. No, najczęściej, no najczęściej z daszkiem, daszkiem, bez kabin, właśnie z daszkiem. Najwięcej. Grubo wiadomo. A przyznam szczerze... Zobacz, jak prosto tam pojechałem, dobra. No bardzo dobrze, widzę te odmiedzy, to tam umiesz ładnie pocisnąć, więc to... No to mnie, to ja po tobie jadę i tyś ładnie jadę. To mnie cieszy, to najważniejsze. Ja mam na kierownicy, ja tam trochę manewruję jak prawdziwy kombajnista, czy tym kierownicą ciągle rucham, nie tak jak ty stoisz w miejscu, bo ty byś tak normalnym bizonem nie pojechał. Ale może ominijmy ten temat ruszania kierownicą. A to u ciebie jak był rekord? A u mnie z rekordem było przynajmniej tak bardzo fajnie, bo... tam no, niedaleko pole takie drugiego sąsiada. No, sąsiada. No tak, no i po prostu przyjeżdżał najpiękniejszy rekord chyba w gminie, w najbliższych okolicach. To jest prawdopodobnie ten rekord tej najnowszej igły, nie jak... No, na Nicholandzie już. To chyba to już, nie wiem czy to nazwać, że na Nicholandzie, czy jakby już coś w podobie. Bo tam, nie wiem, bo nie miał żadnych w ogóle, wiesz, emblematów tych związanych z Nicholandem, a chyba te nowsze już mają, znaczy nie? Miały napis chyba, wiesz co, tylko one w Holand pod spodem. Miał bizon, a pod spodem Nicholand. Ale właśnie nie, on właśnie nie miał. On miał normalnie jeszcze bizona, co nie? Tylko, że po prostu jakaś najnowsza wersja z czarnymi motowidłami, może kojarzysz, Miki. A są, a to już na Nicholandzie, wiesz? Bo te czarne motowidła mi się kojarzą, że ten był na Nicholandzie. No, ale żadnych bynajmniej napisów nie miał. Joysticki chyba pierwsze. Tak, tak, joysticki, tak, tak, zgadza się. To mi się właśnie kojarzy, że już były te joysticki, one... Kiedyś patrzyłem na Allegro, to naprawdę które chodziły, po 115, 120? One naprawdę są ładne, ale po prostu co robi ten kombajn, to jest sama rozkosz. Idzie to, nie? Ja po prostu jak tylko słyszałem dźwięk, bo to już od razu inny dźwięk dodajmy. Tak, tak, mi to robi wspominanie. Ten dźwięk, bo wiadomo, już wiedziałem, że to jedzie rekord. Nikt mi nie musiał mówić po prostu. Tutaj ci powiem, że mówisz jak on szedł. Co do rekordów, no zdania nie mam, no bo u mnie tylko raz się rekord, z tego co pamiętam, i to ciął tam tylko taki kawałek. Jęczmienia i ładnie, wszystko spoko, nie? Nie o to mi chodzi, tylko po prostu kolega ma rekorda. Telefon mi. Kolega ma rekorda, nie? I mówi, jest taki kombajn, że niestety więcej przy nim siedzisz niż nim robisz, nie? Mówi, no, mówi to po prostu nie wie, bo on ma czerwonego, się śmieje, że te czerwone takie wadliwe, mówi niebieskie lepiej chodziły, nie? I tak zawsze Beka gdzieś mówi, ja to niebieskiego, mówi, przemaluje się, to nie będzie się psuł, nie? Ale mówi spokojnie, ja mu niedługo wymienię wszystkie części i będzie chodził, nie? Mówi maszyna dobra, ale mówi niestety się psuje, no ja tam nie wiem, nie mam, nigdy nie miałem kombajnu, także także tutaj to się nie wypowiem, tylko tyle co tam słyszę z opowieści od znajomych. Ale to jako tako chodzi chyba, no. Ja po prostu przychodzić. Zawsze byłem uradowanym tym bizonem, bo po prostu, no... Aha, fajnie, że Miki... Aha, już miałeś pełno chyba, co nie? Ja chciałem tak, ale to tylko rodziki fajne ogólnie. One ale takie... w ogóle wiesz, on miał już te czujniki cofania, po prostu tak, no, to słychać już było go z kilometra jak cofał. No sama rozkosz i przyznam szczerze, gdy naprawdę była taka ogromna susza, jak na... On zawsze kosił na... Wybrał ulicę już nie przecież. Jojo, jak on kosił na tym... na sieczkarnię, to masakra. Masakra, nie wiem czemu, ale on miał... taki rozpył tego, nie wiem czy on miał, ma tam coś... To może miał noże zmienione, w sensie inne noże po prostu, też, bo to tak ciachał drobno. Nie noże, tylko te, co na boki rozkładają grzebienia, to się jakoś tak nazywa się, takie są takie te. Może, ale nie, on chyba miał, jak mówisz, może bardziej noże, bo on na taką drobiznę to ciachał, że to potem normalnie przy dużym wietrze to latało, kurde, 30 metrów dalej, co jest wiatr. Rok zależy jaka słoma jeszcze, z czego to było. Więc przyznam może. Szczerze, pewnie tak. Ale naprawdę najbardziej mi się z takich młodych, młodych lat zawsze kojarzył mi się właśnie ten bizon, a ostatnio taka poczciwa czerwona bestia przyjeżdża w moje okolice. Też właśnie rekordzina. Tak, bardzo... ale rekordów ogólnie mniej, no wiadomo, większe kombajny i tak dalej, ale mniej, a w ogóle BS-ów to rzadkość, w ogóle się sam zdziwiłem, że w okolicy ten BS-ik jest. No, też. Nawet myślę, że byłaby okazja nagrania jego w akcji, to by nie było głupie, ale to już muszę w tym roku czatować na niego, że tak powiem. No, jakby tam był, gdzie wtedy, to byśmy fajnie to nagrywali. Bo to była bestia, to header on ma już wielki, on ma header chyba
Piątkę ma spokój. 5 albo 6 metrów nie mają haneru, bo już na tym wózku wyciągał takie bydle było. Nie wiem już dokładnie, nie mogę tego obliczyć. Na pewno ma większy niż standardowy, to nie podlega żadnym kwestiom. Tak mi się wydaje przynajmniej, no bo ten header to był taki, no po prostu to był taki byk. Piękny, że wiecie. Miazga. Że miazga, tak. Polecam, naprawdę sprawa była fajna, bo to właśnie teraz w żniwa u Mikiego jeździł, więc naprawdę zarąbiście on wyglądał. Tak. Mnie ogólnie zawsze kosił albo Bizony, właśnie, a teraz Volvo. Nic chyba innego, poza tym jakoś siło. Holland? No, tak, no Holland się wkaszał, tak. Zapominasz o najważniejszym? Jo, Bizona przestaliśmy brać odkąd powiem. Bo coś jak to było, chyba tak, że wziął na się czkarnie nam i po prostu ten jakaś łożysko czy coś wyleciało z coś tam się czkarnie czy skądś. No i temperatura była, poszło wróżysko i... Taka, a nie inna i po robocie. Tak, no tam na szczęście nic się nie stało, no bo ta gaśnica szybko nam się ugasiło, pobrało. No ale sam faktem po prostu potem, bo się szkarią musieliśmy ciąć, bo mówił, że się szkarią więcej nie będzie ciął, bo się boi i tak dalej, no to tak to już nam nie był potrzebny, nie? No, co prawda, to prawda, jak się boi, no to dziękuję. No z jednej strony, no tutaj... To, że się bawią, to akurat no nie dziwię się, ale znowu, jak miałby tak całe życie się bać czegoś, to tak trochę no nic z tej akcji by nie zarobił. Ale tam są tacy ludzie, wiesz dobrze, na przykład jak u ciebie są tacy fajni troszeczkę ludzie, tak, i nie przetłumaczysz tak. Niektórym ludziom, choć wiesz, że jest taka, wiesz, podam ci wszystko co innego. Tak, inaczej, ale i tak się uparcie jednak, tak. Zgadza się. Ale no tutaj... Ludzie. Ja z sezonu na sezon zawsze tak się pogodzić. Tak se liczę, że oj, będą jednak ludzie, którzy bezproblemowo nie będą właśnie, jakby to powiedzieć. Tak jak Miki po prostu dostaje cynka, że robi to i to w polu i jak chcesz przyjeżdżaj, nie to nie. I to jest typowy taki normalny rolnik, który bezproblemowo sprzyja No tak, no to właśnie jak najbardziej na korzyść, tak? No bo z jednej strony, jeżeli ja mam jeździć i patrzeć i szukać, czy on coś robi, czy nie, to z jednej strony mi to bardzo nie odpowiada, tak? No bo jak ja mam jeździć i nie wiem, codziennie patrzeć, czy on coś robi, to trochę tak dziwne, tak? Nie, to tak też nie ma, nie trafisz, bo... No, wiecie, no tak, tak, z jednej strony nie trafię. Tak. Albo trafisz na końcówkę, albo nie trafisz wcale i się tylko będziesz wkurzał. Tutaj za stodą sobie walniemy z... I dalej grałem właśnie, tak trochę odbiegną tematem, graliśmy kaskadera właśnie na sieczkę? Tak, na sieczkę. Graliśmy kaskadera na typowej. No. I tak spojrzałem na tą typową, nie? I na tą mapę po prostu nie szlak trochę. No, trochę zmienione jest tutaj, o, wiadomo, nie? Ale no. Po prostu tutaj nawet ułożenie tych pól tutaj, to jest bardzo podobne, tylko są ciut może zmienione, ale nie dużo, tak? No widzisz. Jakoś to tak... Nie wiem. No po prostu nieważne. Dobra, to jedź sobie, a ja... swoje zdanie, jeżeli ktoś chce zdać swoje zdanie właśnie na temat takich... Ogarnę Deutsche, no i tak, że tutaj zmian w mapach, zmian, to tutaj zapraszam do kaskadera na... Co? Same mapy. Dokładnie, więc no, zapraszam do kaskadera na ostatni właśnie let's play. Tam możecie posłuchać, co sądzimy właśnie na temat takich ludzi, takich zachowań, jak to odbieramy i... Tam wszystko macie dokładnie, bo się skupiliśmy na tym dosyć mocno, więc jak kogoś interesuje, tak najbardziej tam odsyłam do kaskadera na kanał. Najbardziej smutno w tym odcinku jest chyba to, że kaskadera fatalnie słychać. Tak, kaskader ma spięcia internetowe. Nie, trochę to dzisiaj na... No, tylko trzeba się pogodzić, nie zawsze będzie święty Stachy. Stachy. No, zawsze. Fajnie ten Deutsch wygląda sam szczerze, nie, ale nim się tak. Tak. Nie, no fajnie. Sam Deutsche mi się ogólnie podoba. No ale mi się, powiem ci, mi się też rekordy kojarzą właśnie z takim zapieprzaniem w tym polu. One tak zawsze szły jak dziki, nie? No, one zawsze tam naprawdę. Zawsze 56 tak szedł, taki mój, tak się toczył, nie? Jeszcze jak było gęste, Boże, to już w ogóle, ledwo, co? Kurde. A te rekordy to zawsze, jak co patrzyłem, nie, no one tak głupie w tym polu zawsze szły, nie? Nieważne, że żyto wysokie, tak. 3 małe, to szło jak... One mają w ogóle, nie wiem, jakie ustawienia, ale są tak... To też wiadomo, zależy od kierowcy i wszystko, ale no po prostu mi się kojarzy właśnie też prędkość z rekordami. No ten akurat w FS-ie tego nie odwzorowywuje, bo te na pewno... A mi się ostatnimi właśnie
chyba 2 lata temu miałem właśnie taką przygodę, że właśnie rekord w tym momencie bardzo mi się skojarzył z dźwiękiem trzeszczącej siatki. Trzeszczącej siatki? Wiesz dlaczego? Bo? Kierowca trochę nie odmierzył odległości do siatki, jak był trzask, to normalnie masakra. Ale to co, przejechał czym? Kosą czy? Nie, ścieżkarnią załadził. Dopierdzielił, akurat wiesz, rozłożona była, to tak przejechał po tym, a ona zaczęła się normalnie pękać, co nie? Znaczy tak, wiesz, zgniatać to mówią łopań. No i tak to jest. Ja Miki, ale ten, zawijkę zrób, co nie? Jakby się rurą wystawiał. Ło, ja bo musimy się odprosić. Aha, dobra, to ja jeszcze nawet nie biorę za to, tylko... Z drugiej strony. Jadę, no ja tam, z drugiej strony jadę, ale najpierw podjadę, żebyś... To ja tylko poprzeczę, to może wytnę chociaż. Jo, to już tam dojadę. Na raz chociaż. Będziemy powoli kończyć, bo jak wiecie dobrze, nie chcę za długich jak odcinków słyszycie robić, bo... Chociaż przyznam szczerze, i tak ten odcinek jest całkiem udany pod względem... 20 minut. Jakichś moich tam odpałów zdrowotnych. 20 minut, więc i tak Adam wytrzymałeś długo. Tak, bo Mikiego na przykład nie wytrzymałem, musiałem na chwilkę opuścić lokal. Zależy. Najgorzej jest wieczorem, moim zdaniem zawsze choroba czy gorączka, zawsze wieczór, to jest przekichane. No. Tak, ale taki wieczór, a potem już tak troszkę bardziej później już tak jest... Tak nie, no przyznam szczerze, podczas live'a pierwsza godzina była spoko, ale później już się zaczęło i... No i najgorzej to jest tak między, moim zdaniem, od po 18. Przed 7 w tych granicach. Bo wtedy nie było tak dużo. No może jeszcze zrobimy jakąś jedną rundkę i ogień. Ja, no miło, bo mi się kończy karta. Wiem, właśnie u ciebie też tam. No jeszcze z 4 minuty do 25 dojedziemy, żeby był spokój. No. Zauważyłem, że ta historia bardziej daje na lewą stronę niż na prawą. To się tak niekoniecznie wymiernie odrzuca. No, zgadzam się. Tam masz pole, chodź do ciebie. Gruba. Co tam widzę, to jeszcze mi się tak... Trochę tak podgłoś się. Słucham? Bo tak właśnie przyciszyłem się, myślałem, że jakieś echo jest, ale... No. Teraz jest gites, ale... Boję się go teraz za daleko. Nie pytaj, co się stało, może lepiej. Może skończmy odcinek. Boże. Odpiąłeś header? To jest taka nowoczesna żyjarka, że... Kombajn jedzie, a pod spodem ma header. Ale dasz radę to naprawić, czy... Nie dam radę tego naprawić. Aha, no to dobra. Nie, Adam, nie odpiąłem. Nie wnikaj, co chciałem zrobić. No dobra, to może ominiemy to, co Niki chciał zrobić. Mój header i moja żniwierka bardzo dobrze pracują, nie będzie pokazywać na nim. Moje do czasu też pracują. Poszła zasłonię, o, zasłonię, patrz, zasłonię. A pozdro. więc... Łapkujcie, subujcie, komentujcie i podajcie do chłopaków, do Kaskiego, do Mikiego i może kiedyś wyzdrowieje. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć, pompa. Potrąciłem.